Telewizja w Polsce.pl, kolejny punkt gorących pytań o koronawirusa z gośćmi w naszym studiu Andrzej Sadowski i Maciej Woźko. Witam ponownie panów i mówimy o tym, drodzy państwo, jak wygląda kwarantanna, jakie konsekwencje za jej brak, a także czy dzieci powinny rzeczywiście w tym czasie zostać w domu, no i jak to wszystko przełoży się na gospodarkę. Zapytaliśmy ludzi na ulicach Warszawy, czy dzieci powinny zostać w domu. To dobra była decyzja o zamknięciu szkół, żeby dzieci zostały w domu? Znaczy, wie pan co, moim zdaniem tak, dlatego że jeżeli dzieci przypilnujemy i nie będą biegały jednak poza domem, no to jest szansa, że to się jednak nie rozprzestrzeni, tak? Lepiej zachować prewencję niż później walczyć z ogromem epidemii, tak? Myślę, że tak, pod warunkiem, że naprawdę zostaną w domu, a nie w innych skupiskach. Trudno mi powiedzieć, bo z jednej strony wydaje mi się, że tak, żeby to się nie rozprzestrzeniało, a z drugiej strony, no z kolei, no co ci rodzice mają zrobić z tym, także to jest bardzo trudna sytuacja, to trudno na to nawet odpowiedzieć, czy to dobrze, czy to źle. Mówiąc, bardzo mądra decyzja, wydaje mi się, że nie powinniśmy ulegać panice, powinniśmy normalnie się zachowywać, tyle tylko, że zabezpieczać się powinniśmy, żeby nie zachorować. Oczywiście ma to sens, jak najbardziej, ponieważ dzieci przeżywają to bezobjawowo, są nosicielami, nawet o tym nie wiedzą. Tylko teraz pytanie, jak rodzice postąpią z tymi dziećmi, bo to nie są ferie, tylko to jest kwarantanna. Kwarantanna, no właśnie, drodzy państwo, ważne słowo, bo rząd mówi, a nawet zakazuje opuszczania domu w momencie, kiedy wracamy z Włoch, źle się czujemy, czy wracamy z Chin, źle się czujemy, to na szczęście już bardzo rzadkie przypadki teraz, ale, no, ale Niemcy, Francja, te wszystkie kraje w Europie niestety, ale koronawirus szaleje i właśnie dopada dzieci, dzieci bardzo łatwo też przenoszą choroby między sobą, stykają się z dziadkami, którzy to właśnie ludzie starsi są najbardziej zarażeni na zagrożenie. Czy rzeczywiście gospodarka wytrzyma takie 2 tygodnie bez szkół? Czy rodzice będą sobie radzili i z opieką nad tymi dziećmi? Mają co prawda dostać zasiłek za pobyt z dziećmi w domu, już nie tylko do 8 roku życia, bo rząd ma to rozszerzać. Ale czy rzeczywiście to będzie do zrobienia? Jak to będzie wyglądało? Czy jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić? Nie, no jesteśmy w stanie, no, rok temu mniej więcej miesiąc trwał strajk nauczycieli i jakoś wszyscy, tak, wszyscy to przetrwali. Przypominam akcję wtedy, kiedy rząd apelował do pracodawców, żeby zgadzać się na to, żeby przeprowadzić dzieci też właśnie do zakładu pracy. Dzisiaj sytuację mamy inną. Dzisiaj sytuację mamy taką, że to rzeczywiście jest prośba, czy no wręcz sytuacja, w której prosimy o to, żeby dzieci zostały w domu, żeby właśnie no nie popełnić tego błędu, który został popełniony we Włoszech, o czym już dzisiaj też wszyscy bardzo głośno mówią, kiedy zamknięto uczelnie wyższe i szkoły, młodzież ruszyła do klubów i pubów i tam spędzała nadal wspólnie czas, roznosząc tak naprawdę dalej wirusa, bo to, o co dzisiaj walczymy, to nie zahamowanie wirusa, bo tego nie da się zrobić, ale rozłożenie w czasie jego roznoszenia, czy rozłożenie w czasie zachorowań. Tu jeszcze jedna, myślę, ciekawa rzecz, która wczoraj bardzo wyraźnie wybrzmiała też w internecie, ale również w komunikatach medialnych. Praca zdalna dla pracownika jest pracą z domu, a nie opieką nad dzieckiem. Znaczy ten moment, kiedy pracownik decyduje się na to, że dobrze, poświęci najbliższy tydzień czy 2 tygodnie na opiekę nad dziećmi, jest innym rozwiązaniem niż praca zdalna. To są dwie różne sprawy. To wczoraj widziałem w komunikatach, wyraźnie podkreślano, bo no, zakładam, że część osób nie widziała specjalnej różnicy między jednym a drugim. Tylko mamy sytuację, która jest zaskakująca. Otóż słucham oświadczenia jednego z policjantów, który mówi, że w Polsce poddanych było w pierwszych dniach tam ponad 1000 osób w kwarantannie. I policja nie miała żadnego możliwości zatrzymania osoby, która ten nakaz kwarantanny naruszała, bo osoby z tej pierwszej grupy, która dotarła do Polski z zagranicy, nagle się okazało, że dalej chodzą po ulicach, dalej się kontaktują z innymi obywatelami i nie ma żadnych instrumentów de facto na to, żeby zapobiec takim sytuacjom. No teraz już są. Słyszymy o sytuacjach, kiedy ludzie uciekają z kwarantanny, zostają zatrzymani i dowiezieni karetką do szpitala.
Lub płacą mandaty, bo to też już zostało w Policja mówi o tym, że puka do drzwi tych osób, które są objęte kwarantanną i pyta po pierwsze, czy niczego im nie potrzeba, być może donieść jakieś zakupy, ale po drugie właśnie sprawdza, czy ci ludzie siedzą w domu rzeczywiście. Pytanie, czy jeżeli wirus się będzie rozprzestrzeniał, no to wystarczy nam patroli. To tu jest teraz pytanie policyjnych. No to jest ten moment, kiedy rzeczywiście no, znamy to z filmów czy powieści opowiadających o tych sytuacjach no, epidemii, czy ten moment, kiedy rzeczywiście no, może nastąpić taki moment, który widzimy we Włoszech, tak? Czyli opustoszałe miasta, wszyscy siedzą w mieszkaniach. Jest też problem z tym, żeby no, jakby służby porządkowe zajmowały się tym. No, miejmy nadzieję, ja mocno w to wierzę, że te działania, które w tej chwili są podejmowane, no, uchronią nas przed tak drastycznym scenariuszem. Mhm. Tylko pytanie, czy jak popatrzymy na to, co dzisiaj ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych, że wstrzymał kontakty z Europą, prawda? Osoby tak z Europy nie mogą już lądować od określonej godziny na terenie Stanów Zjednoczonych. Czy też rząd Izraela, który wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do Izraela z zagranicy, poddaje przymusowej kwarantannie, o ile mają w ogóle pieniądze na tą kwarantannę, bo sami za nią muszą zapłacić. To są środki nadzwyczajne, ale to jest jedyne mechaniczne środki, póki co skuteczne, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się, co niestety i tak będzie niewiele pomagało przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom, bo to już jest sytuacja zdecydowanie nadzwyczajna. I każda godzina ma tu znaczenie, czyli nie można się tylko spotykać i dyskutować, tylko tak jak tutaj rozmawiałem z niektórymi prawnikami, którzy zajmują się systemem prawa w Polsce, wystarczy nie robić jakichś nadzwyczajnych specustaw, tylko wprowadzić do kodeksu cywilnego pewne zasady generalne mówiące o sytuacjach nadzwyczajnych, które wezmą te sytuacje nadzwyczajne przed nawias całego kodeksu cywilnego, bo próba szukania określonych artykułów i modyfikowania na potrzeby sytuacji nadzwyczajnych jest pracą czasochłonną, nieefektywną. Stąd inaczej trzeba podejść do rozwiązań systemowych, o których tutaj wielokrotnie z ekranu mówili nagrani przedmówcy. To te sytuacje nadzwyczajne daje się w kilku prostych artykułach kodeksowych przewidzieć tak, aby nie było później problemu z zastanawianiem się, czy jest przepis do takiej czy innej sytuacji, bo jak nie ma przepisu, to znaczy, że nie można pomóc. Jadwiga Emilewicz, w takim razie ponownie o specustawie, którą przygotowuje rząd. Pierwszy pakiet, który chcielibyśmy ująć w ustawie koronawirus gospodarka, specustawie, którą przedstawimy Państwu jako zamknięty projekt na początku przyszłego tygodnia. To, co jest dzisiaj najpilniejsze, najbardziej potrzebne na rynku, to dostarczenie płynności i skredytowanie pewnej formy należności, tych stałych należności, które poprawią, podniosą możliwości przejścia przez ten trudniejszy okres polskim firmom. I od razu, drodzy Państwo, czy rząd wierzy, ufa rządowi w tym trudnym momencie, trudnym okresie? Jest sondaż, który mówi o tym, czy rzeczywiście czujemy się dzisiaj bezpiecznie. Jak rząd radzi sobie z epidemią koronawirusa? Zapytaliśmy nie my, bo Ibris dla Rzeczpospolitej. Zdecydowanie dobrze, 22%. Natomiast raczej dobrze 38%, neutralnie 34%, jak widzimy raczej źle 13%, zdecydowanie źle 16%. No, większość możemy powiedzieć, że ocenia dobrze działania rządu, jeżeli mówimy o właśnie procedurach co do koronawirusa, procedurach bezpieczeństwa, czyli także o tym zamknięciu szkół, o którym mówimy, także o tej pracy zdalnej, o której my mówimy przez cały czas w naszym studiu. No i wielu publicystów, także tych politycznych, wskazuje na to, że no jednak, ale kampania wyborcza to jest ten moment i pojawienie się koronawirusa, który może sprzyjać właśnie opcji rządzącej, zwłaszcza, że mamy
takie przypadki jak pan profesor Tomasz Grodzki, czyli marszałek Senatu, który no właśnie wraca z Włoch i nie idzie, nie oddaje się tej kwarantannie, o której no, mówimy. Nie tylko marszałek, ale generał naszej armii też, jak się okazało, został zarażony. Natomiast w takich sytuacjach widać genetyczne wady polskiego systemu. Ja od dawna, tylko, że on wypełnia obowiązki służbowe, nie, ja od dawna wskazuję, że jednak prezydent powinien mieć kompetencje wydawania dekretów z mocą ustawy, który parlament na najbliższym posiedzeniu albo odrzuca, albo przyjmuje jaką ustawę, bo same procedury, nawet te, które powodują, że ta ustawa w miarę szybko jest przyjmowana, są niewystarczające, kiedy trzeba działać dosłownie z godziny na godzinę. I tu nie ma czasu przekładania sytuacji do następnego dnia, kiedy się zbierze posiedzenie Sejmu, czy do nocy. Także ewidentnie rozwiązanie dekretów z mocą ustawy w rękach prezydenta jest potrzebne właśnie na okoliczność takich nadzwyczajnych sytuacji. Wracając jeszcze do tego wykresu, który widzieliśmy, do wyników badań, tam jest jedna ciekawa rzecz, że notowania, ta ocena dobrze sobie radzi, ona wzrosła po wykryciu wirusa w Polsce, czy po ujawnieniu pierwszych przypadków w Polsce. Natomiast też myślę, że warto powiedzieć, że jeśli, znaczy ja nie jestem za rozpatrywaniem tego w kategoriach zysków lub strat politycznych w tej chwili. Okej, trwa kampania prezydencka. No być nie może wiemy nawet jeszcze, wybory będą przełożone, nie wiemy jeszcze się i możemy się spodziewać pewnie, że w tej sprawie też dojdzie do jakichś decyzji no, zmieniających ten kalendarz wyborczy, bo jak widzimy, no dzisiaj nikt kampanią wyborczą się nie zajmuje. Prezydent musi jednak zająć się bieżącym działaniem i reagowaniem na to, co dzieje się w Polsce z koronawirusem. Pozostali kandydaci również będą mieli kłopot z tym, żeby zwyczajnie dotrzeć z przekazami kampanijnymi do wyborców. Więc no, tu pewnie możemy się spodziewać różnych scenariuszy. Zgadzam się, czy wierzę w coś takiego, znaczy zbijanie w tej chwili, czy próba opowiadania o wirusie w ten sposób, że jest to sposób na zbijanie kapitału politycznego, wszystko jedno po której stronie, jest dużą nieodpowiedzialnością pewnym szaleństwem. Tu stawiamy kropkę, niestety, drodzy państwo, chociaż to być może uspokoi nieco sytuację, tego nie wiemy, ale w Polsce wprowadzony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. To z ostatniej chwili słowa ministra zdrowia, profesora Łukasza Szumowskiego. Dzisiaj zostanie wydane rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, dokładnie. To wskutek tego, że zmarła pacjentka, o której mówiliśmy na początku programu, 57-letnia kobieta w Poznaniu. I tym kończymy to wydanie Gorących Pytań. Za chwilę kolejny punkt programu.